Miejsce 55. Pagani Zonda. Jest potwornie drogi. Chyba jedno z piękniejszych aut, jakie zostało wyprodukowane. Pan Horacio ma obsesję. Nawet to, czego nie widać w tym aucie, jest perfekcyjne, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Pagani Zonda jest trochę tak jak nie wiem, jak z Beyoncé. A możesz sobie, wiesz, możesz sobie pogadać, poopowiadać, poczytać, ale no, nawet zobaczyć na żywo jest ciężko. Może i tak, ale w przeciwieństwie do Beyoncé, Zondę można sobie jednak kupić. Pod warunkiem, że ma się na imię Bill, a na nazwisko Gates. Ale bogacze, wbrew pozorom, nie lubią wyrzucać kasy w błoto. Pagani to inwestycja. Jeździł nim Lewis Hamilton, podobnież nie spełniało oczekiwań. Obcujemy z takimi hypercarami coraz częściej i tylko mnie to uświadamia w przekonaniu, że Pagani jednak jest naprawdę dopracowane w najdrobniejszym szczególe. Christian Prato był niedawno w fabryce Pagani we Włoszech i miał mi przywieźć na pamiątkę śrubkę z napisem Pagani i mi nie przywiózł i ja ci to, człowieku, pamiętam. Byłem w fabryce Pagani i jest absolutnie niesamowite wrażenie. Tam nie ma linii produkcyjnej, tam są stoiska, przy którym pracują 2-3 osoby i one delikatnie śrubokrętem dokręcają śrubki, używają młotka do wbijania różnych rzeczy, ale wracając do tych śrubek, słuchajcie, tam każda śrubka nawet ma logo Pagani. To, jak są dopracowane te samochody, to jest po prostu coś niesamowitego. Do tej pory jedyna fabryka, w której byłem, w której były produkowane śrubki, to była fabryka bolidów F1. No i teraz wyobraźcie sobie, że mamy coś, co można znaleźć w bolidach Formuły 1 w aucie drogowym, czyli własna produkcja śrubek. Wow, taki to był wizjoner. To jest po prostu coś niesamowitego.